Witam Państwa serdecznie, Paweł Szczepanik, szkolenia z inwestycji giełdowych w dzisiejszym nagraniu analiza spółek wybranych przez uczestników webinaru Allegro odpada po dojściu do wstęgi z Panwu i jednocześnie oscylator Pol doszedł do poziomu 100 najbliższe wsparcie na 28.17. Jeżeli zamkniemy tydzień poniżej, to idziemy na nowe dno. Trend spadkowy na BBT. Ostatnie dojście oscylatora do poziomu 100. Idealnie wyznaczyło szczyt, co jest dowodem potwierdzającym, że mamy do czynienia z trendem spadkowym. Zaczynamy myśleć o spółce. Dopiero powyżej poziomu 17,41. Dużo pytań o ENA. Układ średnich jest pozytywny. Obowiązuje stop loss na 7,94. Pełne potwierdzenie siły dopiero w momencie, jak zamkniemy tydzień powyżej 9,67. Na razie trend boczny. Trend spadkowy na spółce ENT dopiero wyjście powyżej poziomu 34.29 jest sygnałem kupna. Świetnie wygląda HRS, bo chodzi po wstęgach idealnie. Zamknięcie tygodnia powyżej 1.76 jest sygnałem kupna. Stop loss dla pozycji 1.57. Trzy takie same korekty na LPP, czyli trend nadal wzrostowy. Systemowo wyjście powyżej 12825 jest dopiero sygnałem kupna. Jeżeli ktoś spróbował już to stop loss na 8925, najbliższe wsparcie 9458, stop loss na MRB na poziomie 364,073, trend wzrostowy od poziomu gdzieś z 18 zł. Trend spadkowy na MCI, sygnał kupna na zamknięcie tygodnia powyżej 22,70. Warto próbować, bo target minimalny to 30, zatem około 50%. W potencjale. Zamknięcie tygodnia. Powyżej 79,50 na PEP generuje sygnał kupna. Ze 100 plus na 72,26. Target 120. Dużo pytań o PGE. Inwestorzy się martwią, że kurs cofnął. Pol na poziomie 100. To i korekta się pojawiła. Jednak trend jest wzrostowy. Ze stop loss na 8,08. Dużo osób pyta, bo handel idzie pod RGR z targetem na 20. Jednak pełne potwierdzenie. Siły dopiero jak tydzień zamknie powyżej 10,38? Także dużo pytań o PGN. Martwią się inwestorzy, że cofnął, a przecież pol był na 100. Nie ma się co martwić, bo po korekcie powinien dalej rosnąć, gdyż trend jest wzrostowy ze 100 plus 6,06. Znakomicie dwa wsparcia wybronił PXM. Zamknięcie tygodnia powyżej 4,46 jest silnym sygnałem kupna. Warto patrzeć, bo jeśli target minimalny wynosi 8,50 to jest 100% do zarobienia w potencjale. Poniżej 3,17 plan się rozsypuje. Analiza PZU jest prosta. Obecnie trend boczny. Być powyżej 34,75 to jest dobrze. Być poniżej 32,39 to jest źle. Wyjście powyżej 45,17 na UNT jest sygnałem kupna. Target minimalny 60, więc stawka nie taka mała. Czy pol działa w USA? Mamy wyłapane 4 dołki. Obowiązuje trend wzrostowy ze stop loss na 150,26. Analiza Amazona jest prosta. Sygnał kupna jak tydzień zamknie powyżej 3,428. BTC walczy z czerwoną wstęgą. Na razie trend spadkowy czekamy na wyjście powyżej 46,735. To będzie wstępny sygnał kupna, bo pełny sygnał systemowy wejdzie dopiero jak tydzień zamknie powyżej 48 475. Odpadamy na ETH, bo rynek wykupiony. Jeśli jednak po korekcie wybijemy 3512, to mamy sygnał kupna. Oczywiście wybijemy na koniec tygodnia. Facebook ma problemy z wybiciem niebieskiej wstęgi. Jak wybije 240, to siła. Wsparcie na 194 sygnał kupna najwcześniej w lipcu 2022 roku. Spadek poniżej 26760 to zamknięcie pozycji otwieranej po 1347. Jeśli ktoś myśli o kupnie, to dopiero jak tydzień zamknie powyżej 3030. Aktualny stan trendowy. To trend boczny. Spółka nie spełnia obu kryteriów trendowych. Po 572 wszedł sygnał sprzedaży z pozycji kupowanej po 176. Sygnał kupna najwcześniej w lipcu 2022 roku powrót powyżej 558 nie jest sygnałem kupna. Dziś trochę więcej spółek, ale słowo dane to słowo dotrzymane. Odpowiedź prawidłowa na ostatnio zadane pytanie to D. I kolejne pytanie z cyklu sprawdź swoją wiedzę. I na zakończenie mod to dnia pieniądze na giełdzie możemy stracić między innymi wtedy, kiedy będziemy handlować bez powodu, na podstawie osądu lub na podstawie nadziei, że mamy rację. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.